Witam serdecznie na moim kanale w dniu dzisiejszym filmik na temat olejku NIM, o który pytaliście. Czyli jakie ma działanie, jak przygotować roztwór z takiego olejku i jak często go stosować. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, a interesuje Cię tematyka roślinna, to serdecznie do tego zachęcam. Czym w ogóle jest olejek NIM? Po co go stosować? Poza tym, że podczas mycia naszych roślin pięknie nabłyszcza blaszkę liściową, ma również zastosowanie owadobójcze. Olejek NIM jest to naturalny środek ochronny dla roślin, który jest bezpieczny dla ludzi i dla zwierząt. Nie można go stosować tylko kobietom w ciąży. Olejek ten zawiera azadirachtynę, która działa odstraszająco i uniemożliwia insektom ssącym zjadanie naszych roślin. Działa również na układ hormonalny insektów, uniemożliwiając ich dalszy rozwój, dzięki czemu wspomaga naszą walkę z insektami. Olejek wspomaga walkę z wciórnastkiem, mszycą i przędziorkiem. Jak teraz przygotować taki roztwór? Według wskazań producenta należy 5 kropli olejku NIM rozcieńczyć w litrze wody z pompką płynu do naczyń. Dlaczego dodajemy płyn do naczyń? Ponieważ olejek NIM jest bardzo tłusty i żeby mógł w ogóle rozpuścić się w tej wodzie, dodajemy pompkę płynu do naczyń. Może być to również mydło, szare mydło, bezzapachowe. Dolewamy sobie wody i wlewamy olejek. Ja sobie przygotowuję już większą ilość. Najważniejsze jest w przygotowaniu tego olejku bardzo dokładne rozpuszczenie go w wodzie. Ten olejek stosujemy tylko i wyłącznie na górną część blaszki liściowej. Nigdy nie myjemy go od dołu, ponieważ tam są aparaty szparkowe, które nasz tłusty olejek może zapchać. Tak samo nie stosujemy żadnego mycia cytryną od spodu liścia. Ten olejek możemy również zastosować do oprysku. Jeśli mamy inwazję wciornastków, przędziorka, to ja postępuję w ten sposób, że pierwsze taką roślinę dokładnie opłukuję wodą. Po dokładnym umyciu takiej rośliny wodą przechodzę do czyszczenia górnej części liścia roztworem z olejku NIM. Biorę sobie do tego wacik, moczę i przecieram bardzo dokładnie tą blaszkę liściową. Bardzo dobrze widać, jak świetnie nabłyszcza ten olejek nasze liście. Popatrzcie. Następnie powtarzam taki zabieg średnio co 4 dni, 2 lub 3 razy. Następnie czekam tydzień i po tym tygodniu dopiero mogę bezpiecznie użyć dobroczynka lub świrskiego na wciornastki. Tylko pamiętajmy, że po użyciu tego olejku nie możemy od razu założyć dobroczynka, dlatego powtarzamy sobie. Myjemy pierwsze wodą, żeby spłukać wszystkie te insekty. Później myjemy sobie roztworem z olejku NIM 2 lub 3 razy. Powtarzamy taki zabieg, czekamy tydzień i po tym tygodniu dopiero dajemy sobie dobroczynne roztocza. Do umycia zostały mi już tylko maluszki, ale tak jak mówiłam w wczorajszym filmiku, podlewać będziemy je już dzisiaj, maluszki, bo z dużymi sadzonkami zaczekamy jeszcze sobie dzień lub dwa, ale te maluszki musimy już podlać, ponieważ jest to mała doniczka i ta ziemia jest sucha.
System korzeniowy tych roślin też nie jest duży, dlatego one tej wody podczas mycia bardzo dużo też nie wypiły. Więc za chwilę będziemy sobie je podlewać. Ja przy pierwszym podlewaniu po przesadzeniu za każdym razem podlewam rośliny rizotonikiem dla lepszego ukorzenienia. Nieważne, czy to były rośliny stare, które przesadzam, czy nowe, które dopiero kupiłam. Wszystkie rośliny świeże po przesadzeniu, pierwsze podlewanie podlewam z dodatkiem rizotoniku, żeby lepiej się ukorzeniły. Podczas tego przesadzenia również jakieś korzenie mogły zostać uszkodzone, tak żeby dobrze się ukorzeniły w nowych doniczkach. Następne podlewanie. Wstrzymujemy się po przesadzeniu do nowej ziemi z jakiegokolwiek nawożenia przez 3-4 tygodnie. Dopiero wtedy możemy sobie zastosować podlewanie z nawozem, ale też nie stosujemy od razu pełnej dawki nawozu, tylko na przykład jedną, drugą dawki sugerowanej przez producenta. Będziemy je podlewać od dołu, tak żeby równomiernie cała ziemia nasiąkła w każdym miejscu. Zrobimy kiedyś test też na kanale. Pokażę Wam przezroczystą doniczkę. Jedną będziemy podlewać ziemię od góry, a jedną będziemy podlewać od dołu taką samą ilością wody. Później wyjmiemy sobie tą ziemię i zobaczymy, jaki jest rezultat tego podlewania. Że nawet po dokładnym podlaniu od góry często zdarza się tak, że nie cała ziemia i nie w każdym miejscu jest mokra. Okej. Moje sadzonki są już przemyte, więc teraz będziemy nagrywać filmik na temat podlewania.